Nie mogę się doczekać, żeby wreszcie opowiedzieć Wam o tym, co przygotowaliśmy dla Was na dominikanie.pl na Adwent. Bo są to naprawdę super rzeczy, a jak wierzę, też de super, czyli z góry, od Boga. Jak zresztą śpiewamy w roratniej antyfonie Rorate celi de super. Co niebo ześle nam przez dominikanie.pl na Adwent? Może jeszcze tylko nadrobię zaległości i się przywitam. Szczęść Boże. 22 listopada minął dokładnie rok, odkąd ojciec prowincja Łukasz Wiśniewski powierzył mi zadanie prowadzenia dominikanie.pl. I wiecie co? Cieszę się z tego, gdzie jestem i że mogę razem z ekipą dominikanie.pl przygotowywać dla was kolejne nowe porcje kaznodziejstwa online, relacje z dominikańskich wydarzeń i transmisje na żywo. Dziękuję za wasze zaufanie. Dziękuję, że oglądacie nasze materiały, słuchacie naszych podcastów, czytacie nasze teksty. Dziękuję też szczególnie tym z was, którzy zdecydowali się na to, żeby wspierać nas finansowo. Bez was bez patronów i patronek dominikanie.pl nasza możliwość działania byłaby mocno ograniczona. Dziękuję również tym, którzy nie pomijają reklam i nie używają adblocków na YouTube. Nawet taka prosta czynność przyczynia się do naszego rozwoju. Dzięki wam możemy rozkwitać, nawet w grudniu, nawet na mrozie. Jednym z owoców Waszego wsparcia i naszej pracy są cztery adwentowe piosenki, które przygotowaliśmy razem z Jankiem Smoczyńskim, Mateuszem Mateo Otrębą i Agnieszką Musiał. Możecie sobie myśleć, że jestem nieobiektywny i pewnie tak jest, ale prawda jest taka, że to, co stworzyli Janek, Mateusz i Aga, jest po prostu wspaniałe. Od 2 grudnia co sobotę będziemy przez 4 tygodnie wrzucać kolejne utwory. Najpierw będzie Miasto Głupich, które mówi o mieście, które Bóg przygotował dla nas na końcu czasów, gdzie prowadzi nas Matka Głupich, czyli Nadzieja. Później będzie Zobaczecie, które mówi o tym, że kiedyś będziemy mogli zobaczyć Jezusa oczami ciała jest modlitwą o to, żeby on pokonał nasz grzech. Dalej będzie przyjść, w którym brzmi podwójne wołanie: nasze do Jezusa, żeby w końcu przyszedł ponownie w Bożym narodzeniu i swoim ostatecznym przyjściu, ale też Jezusa do nas, żebyśmy przyszli do niego zaczerpnąć to, co chce nam dać. Z kolei Tuż przed świętami będziecie mogli posłuchać genealogii, piosenki, już bardziej w świątecznym klimacie, o tym, że historia rodziny i pochodzenia Jezusa splata się z naszą historią. Piosenki będą dostępne w serwisach streamingowych, a na YouTube w formie Lyric Video. Jesteśmy tak nowocześni, że zaprzęgliśmy sztuczną inteligencję do głoszenia Ewangelii i wygenerowaliśmy obrazy za pomocą właśnie AI, na które nałożyliśmy tekst tych piosenek. Dawajcie znać na bieżąco, jak Wam się podobają. Chcemy też dać Wam wgląd w to, jak powstawały nasze piosenki. Jako formę niedzielnego odprężenia chcemy Wam zaproponować relacje, reportaże z naszego jesiennego pobytu w mazowieckim lesie z autorami piosenek, gdzie od zera powstawały te utwory. Będziecie mogli podejrzeć, jak powstawały teksty, jak była komponowana muzyka, o co się spieraliśmy, z czego się śmialiśmy i jak razem odpoczywaliśmy. W warstwie wizualnej będzie dużo kawy przelewowej i jeszcze więcej bardzo szczególnego setera angielskiego o imieniu Peza. Zapraszamy Was też do tego, żeby to był dla Was przełomowy adwent. Razem z Dominikanką, siostrą Julietą Chomą, pracującą na Lednicy i ojcem Maciejem Hanaką, duszpasterzem krakowskiej beczki, przygotowaliśmy program rekolekcyjny na grudzień, który zatytułowaliśmy właśnie Przełomowy Adwent. Do tego przełomu mają nas zaprowadzić cztery kroki, które zrobimy ze świętym Józefem i siostrą Julietą w grudniowe poniedziałki i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia oraz cztery kroki z Maryją i ojcem Maćkiem w kolejne środy Adwentu i drugi dzień świąt. Nie będę więcej opowiadał o tej serii. Po prostu dajcie się poprowadzić przez Adwent Maryi i Józefowi przez głoszenie Julii i Maćka. W czwartki w Adwencie znika Q&A z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach i wróci dopiero w Wielkim Poście. Jednak ta seria nie pozostawi po sobie próżni. Od 7 grudnia przez kolejne 10 tygodni bracia z naszego klasztoru w Łodzi będą opowiadać o 10 cudach Pana Jezusa opisanych w Ewangelii według świętego Mateusza. Będą głosić nie tylko w oparciu o Słowo Boże, ale będą też odnosić się do cyklu obrazów Pana Artura Wąsowskiego zatytułowanego 10 znaków, które można było podziwiać jakiś czas temu w galerii na Zielonej w Łodzi. W kolejnych filmach będziecie mogli przyjrzeć się z bliska tym obrazom dzięki ujęciom naszego operatora i montażysty Tomasza Bańbura. Na adwent pozostaje z nami kościół od nowa. Będzie Paulin Michał Legan który powie o współczesnej kulturze, jej relacji albo braku relacji do Ewangelii. A tuż przed świętami temat w sam raz do pokłócenia się przy wigilijnym stole, czyli o relacji Kościoła i polityki. W tym odcinku spotkamy się z panem doktorem Krzysztofem Mazurem. Oprócz tego w Adwencie nie wyparują puzle wiary i zwierzę liturgiczne. A nawet na 12 grudnia planujemy live z twórcami Zwierzęcia. Lidią Majdą, Terezą Huspekową i Łukaszem Miśko. Dużo tego wszystkiego. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. W styczniu możecie spodziewać się podsumowania 2023 roku z dominikanie.pl i naszych zapowiedzi na rok 2024. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam pełnego muzyki i przełomowego adwentu z Domikanie.pl. Niech Bóg Was błogosławi.